Stanisław Janecki. Witam serdecznie pana posła Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli reprezentującego także Koalicję Polską. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie, ale chyba będziemy mieli problemy z łączeniem, bo coś przerywa pana. O, ja pana słyszałem z kolei z pewnym opóźnieniem, co przy tych łączeniach to jest zrozumiałe, ale zacznijmy od tego, co się działo na szczycie klimatycznym w Glasgow. Tam wydano wojnę metanowi, gazowi cieplarnianemu, który jest przedstawiany, no i jest w skutkach groźniejszy niż dwutlenek węgla, ale jako główne źródło tegoż metanu, oprócz oczywiście tam mokradeł czy takich rozlewisk, podaje się rolnictwo, a szczególnie hodowlę. Czy to oznacza, że ta wojna, którą tacy europosłowie jak pani Sylwia Spurek wydali mięsu produkcji roślinnej, bo to dotyczy także hodowli produkcji ryżu na przykład, przybierze jakieś konkretne formy i ograniczenia? Czy można się tego obawiać? Z pewnością, panie redaktorze, zmiany klimatyczne są problemem nie tylko Polski, ale problemem całego świata, więc lekceważyć ich nie możemy. Ja może wymerę będzie lepiej. Lekceważyć ich nie możemy, natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że to nie rolnictwo jest główną przyczyną zmian klimatu, a rolnictwo od wieków jest współgospodarzem tego klimatu i oczywiście my jesteśmy jako rolnicy gotowi zaproponować takie rozwiązania, w których rzeczywiście rolnictwo będzie nie tylko ograniczało emisję dwutlenku węgla czy metanu, ale będzie go przekształcało w to dobro, które jest oczekiwane, więc możemy wiązać węgiel w postaci próchnicy, w postaci masy roślinnej, która będzie pozostawała na wiele lat w glebie. To jest tak jak lasy wiążą dwutlenek węgla, tak również i kwestie związane z produkcją roślinną. Ale chcę przypomnieć także, że w ramach dzisiaj szeroko rozumianej produkcji biogazu całość tych pozostałości po produkcji zwierzęcej, łącznie z kwestią metanu czy produktów organicznych, może być w pełni zagospodarowana na biometan, który będzie znów korzystnie wpływał na koszty wytwarzania energii elektrycznej i na funkcjonowanie świata, więc z pewnością rolnictwo niebawem zaproponuje takie rozwiązanie i oprócz tego, że będziemy produkować nadal zdrową, dobrą żywność, że będziemy także żywić się schabowym, to również jako rolnicy jesteśmy gotowi świadczyć usługi publiczne w postaci produkcji tlenu, w postaci węgla i zagospodarowania metanu na biometan. Czy takie teksty, jakie się tam pojawiały, przepraszam za wyrażenie, że krowie odchody, tak zwane krowie placki, to jest źródło metanu i zagrożenie dla świata, to jest, czy to jest groteska, czy to jest tworzenie klimatu dla tej walki z hodowlą zwierząt, szczególnie z hodowlą krów i produkcją wołowiny? Panie redaktorze, w tej dyskusji muszą wypowiadać się specjaliści, fachowcy, a nie wyznawcy. Ja mam wrażenie, że coraz częściej do głosu dochodzą wyznawcy typu Sylwia Spurek. Jeśli ona nie chce jeść kotleta, to wcale nie musi, ale niech mnie nie zmusza do tego, żebym ja nie jadł kotleta, nie jadł kiełbasy, czy nie żył się zdrowym powiedzmy drobiem. To wszystko może mieć swoje ramy i uregulowania. I tak jak powiedziałem, my rolnicy jesteśmy gotowi, natomiast nie damy się zepchnąć różnego rodzaju fanatykom religijnym na margines gospodarczy. Polski eksport rolny to jest kilkadziesiąt miliardów, podnosi wartość naszego eksportu i czy my mielibyśmy zrezygnować z tych przewag konkurencyjnych dla tych idei, które krążą także po Parlamencie Europejskim? Nie obawia się pan, że to stanowisko, które jest coraz powszechniejsze właśnie w Europarlamencie, trafi do Komisji Europejskiej i przełoży się na jakieś ograniczenia? Panie redaktorze, ma pan rację. Polskie rolnictwo jest trzecim segmentem polskiej gospodarki, jeśli chodzi o wartość eksportu i bardzo ważnym segmentem
o dodatnim bilansie. To jest ponad 30, prawie już 35 miliardów euro, a nie złotych wartości eksportu. Rocznie. Przy 10, ponad 10 miliardach euro nadwyżki. To są konkretne pieniądze, które zostają tu w Polsce, w polskiej gospodarce, którymi dzielą się Polacy. I teraz powiem tak, no czym jest Parlament Europejski? Parlament Europejski jest to ważne ciało opiniotwórcze, opiniodawcze, ale decyzje podejmuje Komisja i Rada. I tak ważne decyzje, jeśli będą podejmowane, to ja ciągle mam nadzieję, że jeszcze mamy coś takiego jak weto, prawo jednomyślności i w Komisji, i w Radzie. I w jednej, i w drugiej są polscy przedstawiciele, od których oczekuję jasnego stanowiska, nie kluczenia, że raz, kiedy spotykam się na Radzie Europejskiej, mówię zgoda ze wszystkimi członkami Rady i podlegam tej presji europejskiej, a drugi raz, jak jestem w Polsce, to mówię, ja się z nimi wszystkimi nie zgadzam i będę wierzgał nogami. Nie trzeba wierzgać, wystarczy zastosować weto. Tak jak mógł premier zastosować weto chociażby w kwestiach związanych z rozszerzeniem kompetencji Komisji Europejskiej o wspólne podatki, o wspólne kredyty, o wspólne pożyczki, a więc o to uwspólnotowienie długu, to też dokonało się pozatraktatowo i na to nasz premier wyraził zgodę, a nie musiał. Więc ja mam nadzieję, że jeśli dojdą do głosu tak idiotyczne pomysły, jakie prezentuje pani Spurek, to pan premier, ten czy następny, stanie na wysokości zadania i powie stop. To teraz kwestie polityczne. Media spekulują, powołując się także na pana posła jako przecież osobę bardzo miarodajną w Polskim Stronnictwie Ludowym, że byłby pan za takim wariantem, żeby współrządzić z Prawem i Sprawiedliwością, ale pod jednym warunkiem, żeby w tym układzie politycznym nie było Solidarnej Polski. Czy rzeczywiście takie jest pana zdanie i czy ono ma jakiś szerszy oddźwięk w Polskim Stronnictwie Ludowym? Panie redaktorze, w polityce jestem długo, analizuję to, co się dzieje i też zwracam uwagę na to, co dzisiaj jest głównym problemem Polski zarówno tu wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej europejskiej. I wewnątrz kraju jednym z ważnych problemów jest reforma wymiaru sprawiedliwości, który sprawiedliwość od obywateli oddalił, a nie przybliżył. Na orzeczenie sądu nie czekamy już 3-4 miesiące, jak było to jeszcze przed rokiem 2016, tylko czekamy już ponad 7 miesięcy. Więc ta reforma, którą przeprowadził Zbigniew Ziobro z punktu widzenia organizacji i sprawności polskich sądów, jest na nic i o tym mówił także pan prezes Jarosław Kaczyński. I druga rzecz, kwestia relacji z Unią Europejską. Główne problemy, które powstają na linii Polska-Unia, wynikają z antyeuropejskiej podstawy Zbigniewa Ziobro i jego środowiska politycznego i ciągłego poganiania, ustawiania pana premiera w roli tego chłopca do bicia, którym niestety od czasu do czasu się staje. Więc żeby nie szkodzić Polsce, żeby z jednej strony odwrócić nieefektywną, szkodliwą reformę wymiaru sprawiedliwości. Z drugiej strony przywrócić także realnie środki, jakie Unia Europejska zobowiązana jest Polsce wypłacić, a tylko przez upór Zbigniewa Ziobry i brak decyzji o likwidacji Izby Dyscyplinarnej nadal tkwimy w tym klinczu, to rzeczywiście w takich warunkach do zarządzenia wyborów parlamentarnych, czy w trybie konstytucyjnym terminie, czy też wcześniejszych, tak ja bym namawiał swoje środowisko polityczne. Wyrzucamy Ziobrę i Solidarną Polskę, reformujemy wymiar sprawiedliwości, otwieramy drogę do środków unijnych dla polskich przedsiębiorców, rolników, samorządowców, dla Polski i zaczynamy funkcjonować jako kraj normalnie w rodzinie państw europejskich, w rodzinie cywilizowanych państw świata. Za to tak warto namawiać Polskie Stronnictwo Ludowe na czasowe wsparcie Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, żeby pozbyć się szkodnictwa, jakim w mojej ocenie jest Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska. Czy to by oznaczało, że teka ministra sprawiedliwości w takim układzie powinna by przypaść politykowi Polskiego Stronnictwa Ludowego? To by oznaczało, że Polska nie musiałaby korzystać po raz kolejny z usług pani Angeli Merkel w sprawie środków dla Polski i bezpieczeństwa finansowego Polski, tylko że Polska mogłaby samodzielnie o te środki się domagać i usunęłaby przeszkody, które rzeczywiście Zbigniew Ziobro przed Polską postawił. I tylko tyle. Natomiast panie redaktorze, można rozmawiać o funkcjach, można rozmawiać o ministerstwach tylko wtedy, kiedy jest ku temu miejsce. Dzisiaj wiemy doskonale,
prezes Jarosław Kaczyński nie pozbędzie się Zbigniewa Ziobro, nie usunie Solidarnej Polski, a więc temat, który sugerowałem, w mojej ocenie kompletnie nie istnieje, zamyka się i kropka. A kwestia rozszerzania Koalicji Polskiej. Czy środowisko, przepraszam, Jarosława Gowina jest bliżej Koalicji Polskiej, czy toczą się jakieś rozmowy z tym politykiem? Panie redaktorze, oczywiście rozmowy trwają cały czas w sensie normalnych, bieżących kontaktów parlamentarnych. Spotykamy się na korytarzach, spotykamy się w pokojach, na sali sejmowej, więc ze sobą rozmawiamy. Natomiast nie ma jakichś szczegółowych rozmów odnośnie budowania w tej chwili porozumienia Koalicja Polska, Porozumienie czy Polskie Stronnictwo Ludowe Jarosław Gowin, bo nie ma ku temu potrzeby. Nie ma jeszcze zarządzonych wyborów, nie ma jeszcze kampanii wyborczej. Natomiast ja wielokrotnie mówiłem, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, czy kwestie światopoglądowe, czy odniesienie do samorządu, w mojej ocenie Jarosław Gowin jest bliżej Polskiego Stronnictwa Ludowego niż Platformy Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości. Czy podtrzymuje pan tę koncepcję, że powinny być dwa duże bloki, przepraszam bardzo, taki centrowo-konserwatywny wokół Koalicji Polskiej i liberalno-lewicowy wokół Platformy Obywatelskiej i że to by był dobry punkt wyjścia pod ewentualne wybory? Kiedy w 2018 roku podejmowała opozycja decyzję o tworzeniu Koalicji Europejskiej, nie ukrywałem swego niezadowolenia. Zrobiłem wszystko, żeby w roku 2019 Polskie Stronnictwo Ludowe na Radzie Naczelnej podjęło decyzję w ponad 80% głosów, że tworzy koalicję polską, a więc umiarkowane centrum polityczne. Odcina się od Koalicji Europejskiej, tworzy własny projekt polityczny. Od 2019 roku ten projekt jest budowany. Dzisiaj, jak pan wie, zdecydowanie i prezes Kosiniak-Kamysz o tym mówi, przewodniczący Rady Naczelnej Jarosław Kalinowski i wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. A więc w mojej ocenie ten projekt jest już na tyle ugruntowany w samym środowisku Polskiego Stronnictwa Ludowego, że próba odchodzenia od niego jest raczej nierealna. Trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza. 13 mamy zjazd wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego PSL Mazowiecki. Z kolei 4 grudnia mamy kongres. Ja jestem przekonany, że ta koncepcja tworzenia właśnie umiarkowanego centrum wokół Koalicji Polskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego zwycięży i rzeczywiście ma pan rację. Od dłuższego czasu mówimy, że po to, żeby maksymalnie zmobilizować opinię publiczną do głosowania i dać jej na tyle różnorodną ofertę, żeby ludzie chcieli w tych wyborach uczestniczyć, rzeczywiście potrzebny jest blok lewicowo-liberalny gdzieś tam wokół Donalda Tuska i potrzebna jest Koalicja Polska, umiarkowane centrum wokół Kosiniaka-Kamysza. Bardzo dziękuję. Pan Marek Sawicki, poseł Koalicji Polskiej z Polskiego Stronnictwa Ludowego, był gościem Poranka Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Miłego dnia wszystkim życzę.